Dobra, jestem chyba na miejscu. Chyba tutaj, co? Dobra. Czy ktoś to po prostu wyłączył? Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektryka, zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Aha, czyli noc w bezpiecznej strefie. No ale bezpieczna, to mi się nic nie stanie. Weź go spróbuj. Co, tą broń nową? Zaraz wyjdziemy na zombiaków, zobaczymy. 204 obrażeń, to za jednym strzałem padną, kurwa. Ciężko, ej, to jest jakiś, kurde, trudniejszy poziom teraz, czy co? O, dobra, gdzieś tutaj. Ja pierdolę. Jest, tutaj trzeba było tylko wychylić jak najbardziej w lewą stronę, no dobra. Kawa. To na kawę, no na stówę w sumie. Zmarnowałem z ile? Z 5 wytrychów, 4 na bank. Dobra, co to są za drzwi tutaj tak zaryglowane? Ale jeszcze pewnie coś tutaj jest. No jasne, że tak. Plan hydroelektrownia. O kurwa. $17. Coś jeszcze? A co tu jest? Aha, te drzwi, no dobra. To nie, chyba wszystko. Okej, możemy cisnąć. Noc. Ale od razu się męczy. Od razu się zmęczył. Dobra, wróć do schronienia przed zmrokiem. No zmrok już w sumie zapadł. To trochę chyba za późno. Ostatnio sobie Far Cry na PC kupiłem. Jak u ciebie na kanale oglądałem. O proszę, no to elegancko. Fajna gra, nie? Fajna, naprawdę. Godna polecenia. Dobra, teraz jak najszybciej trzeba wrócić. Myślę, że sporo rzeczy tutaj mam. Można wrócić tam do handlarza jakiegoś czy coś. Sprzedać mu tą kawę i fajki. Tutaj ich trochę mamy, kurde. Ło! Dwóch padło! Dwóch naraz! Haha! No takich jajców to jeszcze nie było. Dobra, ale piękna broń. Jestem zmęczony. A czy oni idą za światłem? Wzrost poziomu siły momentalnie, proszę bardzo. Części metalowe. Ło! Dobra, zróbmy sobie, rozwińmy poziom siły. No i teraz tak, obezwładniający kopniak, czyli twoje kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie wroga. Ogłuszonych przeciwników zabija się o wiele łatwiej. No w sumie z tą dwuręczną bronią to nie jest mi tak potrzebne. Wyceluj bronią miotaną w maksymalnie 3 wrogów. Ale grubo, dobra, bierzemy wielorzut. Czyli... Ale na razie mam tylko petardy, nie mam nic, czym mógłbym rzucać. Ale jakieś sztylety czy coś, a te gwiazdki pewnie, o właśnie, to gwiazdki zaraz zrobimy. Ale najpierw dostańmy się do bezpiecznej strefy, bo tutaj w nocy na pewno nie jest kolorowo. Papierosy. O ja, dobra, to ja może rzucę petardę. Wyłączę tutaj może to. Latarkę, bo mnie chyba za bardzo widać. Dobra, nie w tą stronę.
Nie, latarka musi być, ja nic nie widzę. Dobra, polecimy dachami, myślę. Może jeszcze coś w farmie na szybko, na farcie. O, proszę bardzo, tutaj coś jest. $124. No to pięknie trafiłem. Wow. Ale pięknie. Co to? Utracone punkty przetrwania 120. Co to się stało? Aha, purchawy eksplodują, gdy się do nich zbliżysz. Aha. Dobra. Okej. Okay. Czyli co teraz się stało? A dalej mam wrócić do schronienia. Aha, czyli już jestem w sumie w schronieniu, ale straciłem tylko te punkty przetrwania, tak? Czyli te punkty, dobra. I tyle, wszystko mam dalej, tak? Plany, właśnie, paralizator, hydroelektrownia. Mogę to zrobić, podłącz rurkę wodociągową do prądu i co otrzymasz? Błyskotliwy żart słowny. Elektryczność, dodaję do twoich ataków przeciętne wyładowania elektryczne. No grubo. Ale mogę zrobić 9 wytrychów. Dobra, na razie myślę, że się położymy spać. O kurde. O kurwa. Run Forest, a. Co to kurde było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? No dobra, zajebiście, to jestem. Z panią umożliwia przeskoczenie bieżącej fazy dnia. Mam przespać noc. No to dobra, no to idziemy. Prześpij się do rana. Co się stało? Jakiś zielony, kurde, jakieś zielone zombie. Gdzie śpisz? Spike, co się dzieje? Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Pomów ze Spike'iem. Ponieważ prolog masz już za sobą, możesz grać z innymi w trybie współpracy. Proszę bardzo, tak więc okej. Okay. Jakby ktoś chciał pograć, to zapraszam. No i super. Więc prolog jest już za mną i teraz musimy pomówić ze Spike'iem, ale dobra, zanim ja wyjdę z tej bezpiecznej strefy, to może zajmiemy się tutaj właśnie. Zrobię sobie może apteczkę. Wytrychy. $500 mam. Myślę, że już jestem chyba ustawiony, kurwa. Dobra, tyle. Petardy, no niech będą. I właśnie te gwiazdki do rzucania. Dawaj, robimy. Bo mnie boli. Dokładnie, Krzychu. Dobra, już mam. Już mam. Krzychu, jak chcesz, to dawaj. Pogramy razem w Dying Light. Dobra, opuszczam bezpieczną strefę. No i co teraz? Pomów ze Spike'iem, właśnie. To jest nasze zadanie. Okej. Okay. No proszę, jak tutaj pięknie trafiłem. Co tu mamy? Plastik. Sznurek. Aha, i coś tam w środku. No ale dobra, to sobie zostawimy. Już skończyłeś prolog? Ta, skończyłem, no. O, kolejna skrzynia. Alkohol, dobra. Czyli kolejną apteczkę chyba będę mógł zrobić, co nie? O, o, o. Tu nic nie ma. Papieros, gwoździe, okej. Dobra, w tamtą stronę chyba muszę. Dobra, tych dwóch to się mogę pozbyć nawet za jednym zamachem.
Pięknie. Tutaj ten poziom siły myślę, że mi wzrośnie grubo. Szybciej niż ten poziom zwinności. Tutaj jeszcze coś w tym, zobaczymy. 16 dolarów. No teraz to się tak łatwe zrobiło jak krojenie, kurde, masła. Które stało na słońcu przez cały dzień. W sumie to tutaj nie potrzebuję, mogę iść dołem. Ale właśnie, trzeba spamować ten X. O, i tutaj bym już zostawił jakieś dwie rzeczy. Witam. O właśnie, mogę kopać je na te tutaj wystające kolce i wtedy automatycznie one umierają. Jestem, korek maczetę, zamknięty sklep był. Krojenie masła, dosłownie. Korek. Może zaraz dołączę, no to dawaj. Z misją powiązane było. Dobra. No, nie wierzę, że tutaj nic nie będzie. No właśnie. Dobra, zapasy domowe na jakiś nowy przedmiot tutaj. Ale nic więcej nie mamy niż w tym domu. 150 metrów, kurde, jeszcze kawałek. Dobra, dawaj ich tu na miękko. Odpocznę sobie. Dobra. Aj, zebrałem tu za 9, ale dobra, padli. Nie zwróciłem uwagi, ile za jednego ja tak, jak go rozwalę, ile dostanę punktów doświadczenia. Ale za tego dużego wtedy dużo było na bank. No dobra, idziemy dalej. Właśnie tutaj w tych koszach zazwyczaj coś jest. Ciekawe, czy za sprint też od czasu do czasu dostaje. O, proszę bardzo, mamy kolejnego dużego. Nie trafiłem. Ale dobrze, bo on może też swoich zabijać. Pięknie. Ale dostałem. Ogłuszył mnie chyba, co? Broń uszkodzona. Nie mogę jej naprawić. Kurde. Dobrze. O kurwa, o kurwa. Dobra, dawaj, ulecz się. Idziemy dalej na niego, bo tutaj sporo jakichś elementów. Dawaj, dawaj, uciekaj. Jezus Maria. Gwiazdki do rzucania. Jak ja mam teraz ich oznaczyć? O właśnie, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Z tyłu. Ja pierdziele. Ale dobra, już jestem chyba silniejszy. Oni chyba szybciej padają. Kopać mogę bez straty siły. Dobra, duży padł, pięknie. Duży padł, zaraz siła mi tu jeszcze wzrośnie. Ale zebrał. Dobra, przeszukajmy go. 186 dolarów. Zaproszenie od Krzycha, zaraz przyjmę, zaraz przyjmę. Dobra, przeszukani chyba wszyscy. Naprawmy tą broń, a to jak mogę naprawić, kurde, tą dobrą broń? Zaraz zobaczymy. Pięknie, teraz wszystkich przeszukamy, ale dobra. Mniejszy się zrobił albo coś. Aha, dobra, okej, śniochu, dzięki.
Gdzie mnie tu jeszcze atakujesz, kurde? Dobra. Przyjmiemy zaproszenie od Krzycha. Już chyba jesteśmy. Zaraz powinienem wbić. Dobra, jestem. Siema. Możesz tam udostępnić głos, nie? Co ty gadasz? Zablokowana. To niedobrze. Jak dołączyć do mnie do gry? To ja chyba muszę tutaj, poczekaj. Opcje. Sieć. Tylko znajomi. Dobra, tworzy mi się gra. Zaproś graczy. Dobra, już powinno być. I znowu do roboty cały czas. I znowu do roboty czas, aha. Dostałeś zaproszenie? No to elegancko. Aha, czyli co? Czyli ja teraz dalej mogę robić misję z tobą. To zajebiście. Zajebiście. Aha. No to do ostatniej misji to jeszcze. Jeszcze trochę. Nie, no co ty, nie, nie. Ja w ogóle nie miałem zamiaru tego na live'ie przechodzić, tylko teraz tak akurat, bo Far Cry'a szybciej skończyliśmy, no to dlatego. Dobra, gdzie ten Spike? Nie w tą stronę w ogóle idę. Zapro, dostaniesz itemów trochę. Dobra, już cię zapraszam. A jesteś online? To dawaj, to też... To do imprezy też ponakurwiamy. No, no i zajebiście. Dobra, to trzeba jeszcze zaproszenie Pablowi wysłać. To do imprezy to ja ci mogę zasugerować, tak? No to już. Znaczy to jak razem jesteśmy, to myślę, że możemy poboczne zrobić, a ja sobie sam będę robił kampanię na YouTube'a. No dobra, to ci już ten, to zaproś. O, dobra, jesteś, siema, widzę cię. To jeszcze... No to masz zasugerowane tam. No wchodzisz w zaproś graczy i później zasugerowani. Powinieneś mieć coś takiego. Koniuszy się nazywa, nie? Ale właśnie, no to ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić teraz, kurde. Może ja to mam, mogę jakoś ustawić teraz. Ustawienia imprezy. Siema! Będziesz sławny. Jesteśmy, normalnie. Tylko ty, czemu, kurde, teraz nie można zezwolić na transmitowanie swojego głosu? Powiedz mi, Pablo. No wiem, że mnie słychać, ale właśnie Krzycha i ciebie nie będzie słychać, Pablo. To może ja muszę założyć imprezę.
Dobra, to ja to. Co ty gadasz? Dobra. A no teraz się słyszy. Aha, no to kurwa, no to co? To pięknie. To teraz czy trzeba tylko. To czy słychać wszystkich? To weźcie tam, powiedzcie na live, czy słychać. Słychać. No to dobra, zajebiście. No. To już. Kurde, zaproszenie chyba wysłałem. Jeszcze raz może wyślę. Dobra. Postępy 100%, ja pierdolę. No zaproszenie poszło, Pablo. Co tam? Pomów ze Spike'iem. A Spike już tutaj jest gdzieś, to ja może z nim. A nie, to jest główna misja, nie? Siema, no dobra, pięknie. O kurwa, no to pięknie. Dobra, to co robimy? Aha. Spike, co jest? Crane, Aha, to dobra, ja Jack. z nim gadam Świetnie teraz w się tym momencie. spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, uwal do mnie. A na Ze start, Spike'iem. masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do To pułapki i kurde, to jest uruchom ją świetne w pilotem. grach, że można Jasne? tak na Jasne. online przechodzić sobie Doskonale. kampanię. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z No Brekenem. właśnie. Dobra. No dokładnie. Trzymaj się z daleka od ludzi Raiza. Czyli Będą ten Spike, obserwować, ta? gdy tylko cię zauważą. Aha, dobra, to wszystko biorę. Dobra. To chwilę, ja sobie dodam punkt, bo dostałem nowy przetrwania. A wy macie już co, postacie na maksymalnych poziomach? A, no to pięknie. Co ty gadasz? Aha. Co ty gadasz? A kurwa. Aha. To grubo. No. No właśnie, no tak to jest. No. Kurwa, ja nie wiem jak tam się dostać do was, gdzie wy w ogóle jesteście. U góry. Dobra, idę. Ukrain. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. A. No i co to co robimy?
Dobra. A nie da się. Jak my siebie atakujemy, to nic się nie dzieje. Kurwa. Czyli co, na podłogę to wyleci? Na dach tutaj. A. O kurwa. No to bierz, no. Czyli co, mam wszystkie wziąć i jedna wystarczy, czy nie? A, no to dawaj. Dobra, Krzychu, masz jedną. Król. O kurwa, pięknie. Dziękuję. Dobra, nie, wystarczy. Myślę, że już jest grubo. Mam zajebistą broń. Zajebistą. Czy, a to teraz ten, tą maczetę można jeszcze ulepszyć? Dobra. Aha, dobra, już idę. Ale grubo. Ja już biorę właśnie. Dzięki. Ta apteczki, no. Grubo. Sto procent masz. No, w sumie ta. Ładnie. Aha. No. Aha, dobra. Aha, dobra, już biegnę. Dziękuję. Dobra. Święta już, już po świętach. Do rzucania. Ło, ale. Ale grubo. Świetnie, dobra. Czyli co, jakieś poboczne misje, czy robimy tutaj tą moją? Dobra, tu akurat miałem wejść. Aha. No, no, aha, dobra. Okej, to mam się spotkać z Brykenem. Że co? Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. My tu musimy być cały czas skupieni i wczuci w kampanię. Dobra, chyba nas rozłączyło na chwilę, co? No, no, no. No, bardzo. Pięknie. Jane,
Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo pięknie właśnie. Mówiłem wcześniej, że jestem zachwycony tą grą. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. No dokładnie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? A widzicie też ten filmik? Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiel. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na co? Zamknięte? Cię tutaj w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Aż tak. Tego śluga. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. O, dobra, to... Okej, działasz. No, dobra, dałem ci moderatora właśnie. Ruszaj, Crane. No. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się bardzo. Dobra. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. No. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło do go w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. No właśnie. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki. 7? Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu... No właśnie, no. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Inne tylko mapy, kurwa, nowe bronie i tyle. A, dobra, to chyba już wszystko, co? Bo mam tu jakieś wykrzykniki. A, no to... Dobra. Aha. A, dobra. Dawud,